7 grudnia 2023 roku Trybunał wydał kolejny przełomowy dla frankowiczów wyrok. Trybunał po raz kolejny opowiedział się po stronie kredytobiorców. Pytania skierowane do Trybunału dotyczyły kwestii tego, od jakiej daty należy liczyć odsetki należne konsumentom w przypadku uznania umowy za nieważną oraz tego, czy w przypadku uznania umowy za nieważną kredytobiorcom należy się zwrot wszelkich świadczeń uiszczonych w związku z nieważną umową, czy roszczenie to powinno zostać pomniejszone o wysokość rat odsetkowych, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się, podpisując nieważną umowę kredytową. Jakie jest stanowisko Trybunału? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym nagraniu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o skutkach uznania umowy za nieważną i zgody na unieważnienie takiej umowy nie ma wpływu na bieg terminu roszczenia odsetkowego kredytobiorcy. Oznacza to, że kredytobiorcom należą się odsetki już od momentu upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty skierowanego do banku, jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Trybunał słusznie wskazał, że nałożenie na kredytobiorców obowiązku składania sformalizowanego oświadczenia o skutkach uznania umowy za nieważną przed sądem zniwelowałoby skutek odstraszający dyrektywy 93/13, dlatego że zachęcałoby to banki do odrzucania przedsądowych wezwań do zapłaty wystosowanych przez kredytobiorców. Odpowiadając na drugie pytanie, Trybunał ponownie podkreślił, że bankom w przypadku uznania umowy za nieważną nie należy się żadna inna rekompensata poza zwrotem równowartości wypłaconego kredytobiorcom kapitału kredytu oraz odsetek od wezwania do zapłaty. W związku z tym Trybunał wskazał, że rekompensata należna kredytobiorcom nie może zostać pomniejszona o wysokość odsetek, które bank by otrzymał, gdyby umowa pozostawała w mocy. Podsumowując, Trybunał wydał kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok, podważając tym samym stanowisko Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, zgodnie z którym odsetki za opóźnienie na rzecz kredytobiorców były zasądzane w niższej wysokości. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do ich zadawania w komentarzach pod tym nagraniem.